Dobrze, ale zanim zejdziemy dalej, trzeba włączyć bieganie. Kupić miksturki. To na pewno. To nam już nie będzie potrzebne póki co. To też nie. To niech sobie jeszcze będzie. Zmieniamy pierścionek na ten z szansą. Bierzemy hełm z szansą. Szansą drzest. Dobrze. Najemnik jakim tu ma? O, on ma fajny. Czy mogę ci pomóc? Jeszcze mógłbym sobie teoretycznie tę koronę zostawić na Listera. O, 655? Pancerz? Ojejku, 655 pancerz. No i co teraz? To dużo, nie? Chaosu 91%. 600 tysięcy. Najemnik byłby w niebo wzięty. Jaka strata, ale ile kasy by poszło? 607, ale nie, to już jest tyle. To już jest zdobiona. Kurde, 655. Kiedy ja znajdę lepszą zbroję dla najemnika? No ma siły, akurat. No, tamta zbroja wymagała 140 siły, on ma 146. Ponad 100 obrony więcej. W przypadku najemnika, który ma tylko dwa sloty na obronę tutaj na pancerze, to 100 obrony różnicy to jest bardzo dużo. Och, jeju. Na co ja chcę kasę przeznaczyć? Chciałem w hazardzie tę kasę tam wydać. Ale znalazłem teraz fajny pierścionek z odpornościami jeszcze, wykradający życie. Nie no, kupię mu te zbroje. Może robię źle, ale mam przeczucie, że jednak robię dobrze. Zbyt szybko nie znajdę tej, znaczy lepszej zbroi dla tego najemnika. No, bierzemy zbroję. Jego szanse na przeżycie bardzo wzrosną. W razie jakiś tam... W razie zagrożenia on będzie mógł wziąć spory ogień właśnie na siebie. Na klatę weźmie. Mamy prawie 300 tysięcy, to jest mało, mało. Ale to nic. Najemnik ma super zbroję. No, to co? Twierdza Kamienia Świata. Tak jak mówiłem, nie powinno już być problemów, ale mimo wszystko zachowajmy ostrożność. Płytka się rozkręca. Nie obawiam się już trucizn, w sumie się nigdy ich nie obawiałem. No, ci mogą sobie być. Wielkiego zagrożenia nie stanowią. Ci cali akolici, czy hierofanci, czy kto to jest hierofant. Też nie boję się ich, bo mam odporności maksymalne. Zwłaszcza na błyskawice. A ci... Ojejku, jak oni piorą. Sługę. Nie, to trzeba uważać jednak, bo mi zmniejszyli odporności i to tak ostro. Znaczy, no, akurat jak spojrzałem, to już tej aury nie miałem. Ale w momencie, kiedy te aury miałem, to widziałem, że jak mnie walnęli z tego ognia, to mi sporo życie spadło. Także ostrożnie. No właśnie. Aj, ci nie zdążyłem znowu zobaczyć. Dobra, bijemy tego bossa szybko. 36-50, no jakie malutkie te odporności były. Na filmiku będziecie sobie mogli zatrzymać i zobaczyć dokładnie, jakie tam już były problemy z odpornościami przy tej aurze. A na Helu ta aura zmniejszenie odporności... Znaczy ta aura się nie nazywa zmniejszenie odporności, to jest chyba przekonanie czy jakoś tak. Na Helu ona będzie miała u wrogich istot jeszcze wyższy poziom, jeszcze bardziej będzie mi obniżała odporności, trzeba będzie bardzo uważać przy niej. Dlatego jak się walczy w takim trybie jak ja tutaj chodzę,
Czasami lepiej mieć te odporności wyższe niż maksymalne właśnie. Czyli na przykład max możemy mieć 75%. To lepiej po prostu zrobić jakieś przepełnienie i mieć powiedzmy z 80-90 na wypadek, gdyby nam wyskoczyli z taką aurą, żeby pomimo tego, że nam zmniejszą te odporności, żeby jednak były one przyzwoite, powyżej 50%. Chociaż na Helu uzyskać taki stan, no to jest bardzo ciężko. Bo praktycznie licząc spadek odporności na Nightmare, jak wchodzimy na Nightmare, spadają nam o 40%, wchodzimy na Hell, spadają nam o 60%. Minus 2 zwoje od Malach po 10%, czyli spadają nam w sumie przy wejściu na Hell o 80% względem poziomu normal. Mamy minus 80% odporności. Jeśli dojdziemy do piątego aktu na Helu, no to wtedy dostajemy jeszcze jeden zwój od Malach plus 10% do odporności. Czyli wtedy mamy tylko minus, znaczy tylko, mamy minus 70% do wszystkich odporności. No ale jak ja dojdę jakimś cudem do Malach, w co wątpię w sumie, na Helu... no to w sumie ten jej zwój, no to już mi mało pomoże, no bo pozostanie bardzo mało do przejścia tam. Czyli w momencie, kiedy wchodzimy na Hell, w praktyce mamy to minus 80% odporności względem odporności na normalu. Czyli ile trzy, czyli musimy mieć 155% do wszystkich odporności, tak? Dobrze liczę? 155% do wszystkich odporności, aby mieć maksy. A przed chwilą mówiłem, że lepiej mieć troszkę więcej niż maksy, no ale weź tu zrób więcej niż 155% do wszystkich odporności. To sak. Zaraz, 155%. No, przysięga starożytnych może dać, no weźmy, liczmy w zaokrągleniu, tak jak ja tutaj mam, no liczmy 70%, to mam 69 w sumie. 70%, no weźmy, żeby mi wylosowało maksymalny pryzmatyczny amulet, czyli 20% do wszystkich, to już jest 90%. 90%, no jakieś tam pierścionki plus do wszystkich odporności można mieć. Weźmy, że z dwóch pierścionków miałbym plus 15%. Tu już mam plus 115%, tak? Znaczy 105%. No i potem trzeba kombinować właśnie z rękawicami, butami, paskami i hełmem. No bo w zbroi... No jak w zbroi by się udało znaleźć coś unikatowego z odpornościami, albo coś super żółtego, czyli rzadkiego, no to by było fajnie, ale pewnie się nie uda czegoś takiego znaleźć. Ogólnie w zbroi przede wszystkim trzeba patrzeć na pancerz, a nie na odporności. Zbroje mają najwyższy pancerz bazowy, czyli tam jest bardzo ważny przede wszystkim bonus, który zwiększa, który polepszy tę obronę pancerza procentowo. A odporności schodzą w zbroi na dalszy plan. Później jeśli chodzi o hełm... Hełm chyba po zbroi właśnie może mieć największą bazową obronę, czyli też ten procent do obrony jest stosunkowo ważny w hełmie. Chyba nawet ważniejszy niż odporności. Odporności głównie trzeba szukać właśnie w takich przedmiotach jak pasek, rękawice, butki, no nie? Zwłaszcza chyba pasek. Pasek chyba może mieć najmniejszą... Pasek albo rękawice chyba mogą mieć najmniejszą bazową obronę spośród całego sprzętu. Hełm, zbroja właśnie, buty. Czyli właśnie jeśli chodzi o pas i rękawice, to bardziej opłaca się tam szukać odporności, a nie procentowego zwiększenia obrony. Oj, zakręty ogień, no. Pff. No nie zrobił mi nic. Totalnie nic.
Właśnie nie wiem. Nie wiem, o co chodzi z tym zaklętym ogniem. Na pewno jest ten bug. No ale co, jest też inny bug, że czasami jak eksplodują, to nie zabierają mi nic życia? No bo teraz stałem tuż przy nim i po prostu wybuchł ten wróg. Nie, po prostu nie straciłem ani milimetra życia z tej całej mojej kulki. Dziwna sprawa to jest z tym zaklętym ogniem, no ale lepiej uważać. Zwłaszcza, że z pewnością już ginąłem od tego zaklętego ognia. No, a jeśli chodzi o odporności u najemnika, no to właśnie tylko w hełmie trzeba mu tam będzie poszukać. Zbroi nie. Jeśli chodzi o zbroję, to tylko procent do obrony musi mieć. No, dodatkowo, gdyby się jeszcze jakąś tam udało znaleźć ze zwiększeniem odporności, no to by było super, ale to chyba by musiała być rzadka zbroja. Magiczna taka nie wyjdzie. Z tego względu, że i obrona, i odporności to jest chyba prefiks w zbroi. Czyli, że będzie albo zwiększona obrona w magicznej zbroi, albo odporność jakaś. Na przykład życie to jest sufiks. Czyli na przykład może być zbroja, która jednocześnie zwiększa pancerz, to jest prefiks, tutaj na przykład święta. A sufiks będzie miała do życia. Tu jest sufiks akurat do zmniejszonych wymagań. Taki przykład. No, ale na przykład nie znajdziemy magicznej zbroi, która dodaje jednocześnie i pancerz, i odporność. Chciałaby być to żółta, rzadka zbroja. Tamtych sufiksów i prefiksów może być losowanych kilka właśnie. Właściwie jest cel losowanych kilka. A nie może być. Dobra, w każdym razie przeszliśmy ten pierwszy poziom Twierdzy Kamienia Świata. Na drugim poziomie musimy znaleźć punkt nawigacyjny. W ogóle co tutaj chodzi? Chodzą jakieś kościeje z truciznami. A, i się odsuwają ode mnie. No, takie aż bardzo groźne te trucizny nie są. W sumie nic nie jest groźne, co zabiera życie jakoś tak stosunkowo wolno, no nie? Bo można powiedzieć, że są jakieś groźne trucizny, groźne w sensie, że powiedzmy trwają długo. Czasami jakiś boss zatruje mnie i ta trucizna się potrafi utrzymywać bardzo, bardzo długo, czasami nawet ponad minutę, z tego co pamiętam. No i można by to nagrać, nazwać jakąś potężną trucizną, no ale jakby nie patrzeć, to ta trucizna nie jest jakimś wielkim zagrożeniem, bo to życie jednak schodzi powoli. To bardziej jest upierdliwe i wkurza, jak tak chodzimy tacy zatruci i co chwilę trzeba wciskać taką fioletową miksturkę, aby po prostu jakiś boss nie miał ułatwionego zadania z zdobiciem nas. No, a jeśli chodzi o potęgę trucizn właśnie, no to tylko się trzeba obawiać tych trucizn nam u Nihlathaka, u tych żmioszponów wszystkich. No i jak to jeszcze Bambusz wspominał w komentarzach, u tej matki Andariel całej, no ona ma jeszcze bardzo potężne trucizny, no ale no to nas to akurat nie dotyczy tutaj, taka postać, taka wroga postać. Jakoś w ogóle mi przestały wypadać fajne przedmioty z tego co widzę. Nic ciekawego tutaj nie podnoszę. Może dlatego, że nie ma bossów. Ale chyba na Nightmare już tutaj w tej Twierdzy Kamienia Świata będą mogli być jacyś bossowie. A nawet był już, no, był jeden ten z tą aurą, o której tak nawijałem tutaj. Z tą aurą przekonania. Ale mimo wszystko coś mało tych bossów jest tutaj. O. Jakoś łatwo to idzie.
No ale w sali tronowej może być dużo ciężej, zwłaszcza jak będą tam chodzić te minotaury z toporokami. No i Lister będzie. Listera pewnie będziemy musieli wyciągać jakoś tam z tego miejsca, gdzie tam jest bal. Ajejo, też mi już pony, one strzelają z tej włóczni z kości. Ta włócznia z kości to są obrażenia od magii. Jak już wcześniej mówiłem, ja nie mam żadnej odporności na magię, ani procentowej, ani punktowej. O ile punktową odporność można mieć w magicznych przedmiotach, o tyle procentową to chyba tylko w unikatach. No ja nie mam ani tego, ani tego. Także jako barwę taką włócznią z kości, no to widzicie, że to życie spada ostro tutaj. Gdzie ten waypoint? Gdzie ten waypoint? Chciałbym znaleźć najpierw waypoint, później zejście, żeby się nie cofać tutaj nigdzie. No, poziom zdobędziemy jeszcze. 62 będzie. Z 62 poziomem wkroczymy na krowi level. Jestem przeciążony. Aj, przeciążony. No i co teraz, no? Jeszcze ten bal tutaj strzela we mnie. Dobra, klucza nie będziemy już tutaj nigdzie potrzebowali. Dobra, oby tu był ten waypoint. No, waypoint? No, oczywiście nie waypoint. Ach. Ale to nic, troszeczkę więcej expa jeszcze wpadnie. Czy nie, no expa w sumie więcej nie wpadło, to jest tylko kwestia czasu, bo się... No. Po prostu musiałbym się wracać, gdyby nie ten portal, który zostawiłem. Aj, nie włączyłem aury i tak znowu się patrzę, co tutaj się dzieje. Czemu ja mu nie zadaję obrażeń praktycznie? Właśnie, też z tymi truciznami jest tak, że jeżeli trucizna trwa powiedzmy 5 sekund i powiedzmy w trzeciej sekundzie zostanę zatruty jeszcze raz taką 5-sekundową trucizną, to chyba to 5 sekund nie jest naliczane od nowa, co? Tylko po prostu... A może jest? Znaczy chodzi mi o to, że jeżeli trucizna trwa powiedzmy 5 sekund, w trzeciej sekundzie otrzymam znowu 5-sekundową truciznę, to bardzo możliwe, że ona nie trwa 5 sekund, tylko po prostu musi się skończyć tamta poprzednia trucizna, czyli będzie trwało to zatrucie jeszcze 2 sekundy. Dobra, w każdym razie mniejsza z tym. Mamy zaznaczone wszystkie, tak? Wszystkie. Zobaczcie, jak ładnie. Wszystkie punkty nawigacyjne. Na drugim poziomie trudności. Twoje dobry wieczór. Ponieważ ja lubię mieć wszystko załatwione. Dobrego wieczora. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Także wykonam sobie jeszcze, znaczy wezmę sobie tę nagrodę od Ani. Nagrodę od Ani odnośnie nazwania jakiegoś tam przedmiotu mojego. O, co tutaj się właściwie dzieje? Brunatna zbroja. Nie no, już chyba żadny... Nie no, po co ja sprawdzam zbroję? Przecież ja już teraz kasy nie mam, żeby sobie kupić jakąś fajną zbroję. Bardziej mnie interesuje jakaś broń.
z obrażeniami elementarnymi. Nawet mogę tej broni nie móc założyć ze względu na siłę albo zręczność. To nie jest problem, ponieważ to już by była broń na Hel, a ja tam na Helu będę miał te statystyki inaczej porozkładane. Także mimo wszystko te bronie będę musiał sprawdzać. Ania, chciałbym, żebyś mi... Czego ci trzeba? Spersonalizowała na przykład, no nie wiem, koronę. Żeby tu ładnie się to zakończyło. To jeszcze trzymamy. Co tu jeszcze? Ant. Skrót od Antares. Dobra, jeszcze zajrzymy do Malach. Malach. Malach sprzeda nam też klucze. Dobra, jakieś obrażenia elementarne. No trzeba to sprawdzać, tylko... Te berła mają to do siebie, że nawet jak będą miały jakieś obrażenia elementarne, to pewnie dodatkowo jakieś bezsensowne, zbędne umiejętności będą posiadały. Ich cena bardzo wzrośnie. Tego bym nie chciał. Dobra, 363 tysiące mamy. Mało. Mało. Dobra, poziom trzeci. Poziom trzeci i teraz już tylko szukamy zejścia do tej całej sali tronowej, tak? To się nazywa sala tronowa. Oj, jak to piorą. A to sługa jest, co on ma? Zakręty zimno, bla bla bla. Czyli każda błyskawica wali dodatkowo od zimna, co widać na załączonym obrazku. No nie. Kościany nóż. Aha, kościany nóż, patrzcie. Trzeciopoziomowy sztylet. Hyperionowa włócznia. To co też już trzeciopoziomowa, tak? Bojowa to jest drugo. Hyperionowa trzecio. Cyk, kapliczka. No już takie fajne przedmioty będą wypadać. Tam będziemy chodzić po tym Helu. Ła, to już tak fajnie. No, będzie tam co zakładać wtedy. Z pewnością pozmieniamy troszeczkę tego ekwipunku prędzej czy później. Znając życie i moje szczęście, to pewnie później. No, ale nie no. Piąty akt uznaję już za zakończony praktycznie. Śmiesznie będzie, jak zaraz padnę tu gdzieś. Z krowim levelem też nie powinno problemów być. Co on tu ma? Niewrażliwość na błyskawice. Świetnie. Zawsze marzyłem o siewcy burzy z niewrażliwością na błyskawice. Jak temu najemnikowi idzie? Dobrze, zmienimy tarczę. Obręcz, obręcz. No sprawdzę tę obręcz. W obręczach mogą być takie specjalne bonusy, zastrzeżone, znaczy nie zastrzeżone, tylko które normalnie się nie pojawiają w nakryciach głowy, ale za to pojawiają się w różnych innych elementach ekwipunku. Także często w rzadkich przedmiotach występują. Zobaczymy, co tam nam wylosuje. No, i niedługo poziom. Aj, trzeba brać manę, bo tu mi spadają. No jeszcze w sumie w tej sali tronowej tam może mi wyskoczyć szef tych minotaurów z toporami. To by mogło być problematyczne. Bo jeśli by mi wyskoczył na samym początku, to nie ma gdzie uciekać. Czasami tak właśnie bywa. Małe szanse na takie coś, no ale kto wie. Kto wie, co się będzie działo. Ach, znowu po manie poszło. No ciekawe, czy ta muzyka mnie będzie zagłuszała. W
każdym razie bez względu na to, czy mnie będzie zagłuszała, czy nie będzie zagłuszała, to już wiem, jak to wszystko ustawić na helu. Także cały hel, jak tam będę grał sobie, to już dźwięki będą ustawione optymalnie. Tak, żeby wam się to wszystko fajnie słuchało. No ładnie tu mnie sklepali. Nie powiem. A i nie to. To. Bym grę wyłączył jeszcze przez przypadek. A, to by było straszne. Nie mogę. Jeszcze jeden. Dobra. To co? Tron zniszczenia, a nie sala tronowa, tak? Sala tronowa to już chyba tam, jak się walczy z samym balem. Jakoś nigdy na to nie zwracałem uwagi. Ale teraz, jak komentuję różne rzeczy, no to właśnie zacząłem zwracać uwagę na takie elementy, różne nazwy i tak dalej, na które wcześniej uwagi nie zwracałem. Przez to wiele razy korektę muszę robić, bo coś tam z głowy powiem, tak, to co mi się wydaje w sumie. I zdarza się, że nie trafię w poprawną nazwę. Czyli tutaj mamy tron zniszczenia, a sala tronowa to już tam pewnie u bala będzie. Pan czeluści może sobie chodzić. Nie robimy sobie nic z tego jego ognia. Mapkę mogę wyłączyć, bo to już te obszary wszyscy znają na pamięć. One nie są generowane losowo tutaj. Wiadomo, o co chodzi. Tak staram się przy tych... tutaj przy tej... krawędzi tak chodzić, powyciągać troszeczkę te potworki. Na wszelki wypadek, gdybyśmy musieli ściągać tutaj listera, żeby nam nie wyskoczyli dodatkowi, bo znaczy no, dodatkowe istoty i nie przeszkadzały nam. I wiecie co? Jeszcze bym sobie wziął tutaj, zobaczył ten kurde korbacz. Cztery miejsca. Cztery miejsca. Myślę, czy by jakichś klejnotów nie włożyć tutaj. To ma bardzo dużą szybkość ataku. I właśnie potrzebujemy tych obrażeń elementarnych. Tam nie wiem, czy coś fajnego znajdziemy w tych sklepach. No co ja bym tu włożył? Dwa rubiny, dwa topazy, tak? Ja przecież chcę pryzmatyczny amulet. Nie no, na razie nie może. Gdyby to było 5 miejsc, no to już bym pewnie go chwycił. Bez zastanowienia. Też nie, na jakieś runy jeszcze mógłbym tam włożyć z obrażeniami elementarnymi. Pamiętajcie, że ten korbacz tutaj leży. Zabijemy bala, pochodzimy troszeczkę po sklepach tutaj jeszcze. Zobaczymy, jak będą wyglądały te bronie z obrażeniami elementarnymi. Kilka razy się przejdę do miasta. Ojej, jak to zamraża. Ojdź. Z tą klątwą to już jest tak niebezpiecznie. Niech oni tutaj wyjdą. Okej. Ta grupka z głowy. No, ale teraz już bym znowu padł. Niewiele brakowało. Dobra, ciężki karwasz tam. Ty właśnie. Ciężki karwasz, mówicie. Ajdź! Najemnik by mi padł. Ale nie padł. Ciężki karwasz. Zastanawiam się, czy go nie nasycić sobie u Charsi.
Nie mamy jakichś specjalnie fajnych rękawic. Moglibyśmy jedno z nas nasyceń uczarsi sobie wykorzystać. Mam rację. Najwyższy czas już chyba coś pokombinować w tym kierunku. A, ten magik tam ma zaklęty ogień, ja nie wiem. No widzicie, z tym zaklętym ogniem. Czasami jest ten bug, że może zabić na hita, czasami... Czasami... zabiję wroga, stoję tuż przy nim i mi po prostu życie nie spada w ogóle. Wolałbym, żeby najemnik tam do niego poszedł. No, albo go właśnie, można zgasić z aury. Śrutowy łuk. Ładnie. Jestem coraz bardziej przepełniony ogólnie. Skoczymy do miasta. Weźmiemy sobie poziom. Wiem, że się to przedłuża wszystko bardzo. Ale już mamy wejść na ten hel, już jakoś muszę tu po prostu bardziej kombinować teraz. Miłego bo to nie ma żartów już tam potem. Osiemnasty poziom świętej tarczy. Okej, okay, co tu mamy? To nie... 30 tysięcy, 15 tysięcy... Okej. Okay. I tu sprawdzamy te bronie jeszcze. Jeszcze jedna była. Chyba, że zacznę sprawdzać dopiero w pierwszym akcie na Helu tamte bronie. No właśnie, w sumie mógłbym na Helu to zrobić. No to aha, tutaj nie miałem już sprawdzać nic, tylko bronie. Hmm.